Mchungaji wapi maji? Oh yeah. Czy wierzycie, że jesteśmy głosem Boga dzisiaj do was? I have a question. Do you believe that we are the voice of God to you today? Ana swali, kanisa. Je, mnaamini kwamba sisi, yani pamoja na wao, ni sauti ya Mungu kwenu leo? Czy wierzycie, że tak jak pośród was są pastorzy, wierzycie, że Bóg powołuje pastora, tak? Do you believe that the God calls pastors into their places? Yeah. Okay, mnaamini kwamba Mungu anaita wachungaji kwa nafasi hizi? Czy wierzycie, że też Bóg powołuje na proroków? Do you believe that God calls people to be prophets? Je, mnaamini kwamba Mungu huita watu kuwa manabii? Mam dla was słowo. I have a word for you. Okay, ana neno kwa ajili yetu. Więc wierzę, że przyjmiecie to słowo jako słowo Boga. I believe that you're going to receive my word as a word from God. Naamini kwamba mtapata neno hili kutoka kwake kama neno linalotoka kwa Mungu. Amen. Chciałbym, żeby teraz wszyscy pastorzy podnieśli ręce. I want every single pastor to lift their hands up now. Hapa kama kuna mchungaji, inua mkono wako juu. Nie możecie swoich służb prowadzić z przypadku. You can't be an accidental pastor. Uwezi kuwa mchungaji kwa ajali. Na waszym terenie jest moda na zakładanie kościołów. It feels like there's a fashion to start churches. Yeah, inaonekana kwamba kuna ile mtindo wa kuanzisha makanisa. I między wami tak być nie może. And it can't be like this. Na haiwezi kuwa hivyo. To nie jest sposób na życie i nie na biznes. It's not a type of lifestyle or business. Mm-hmm. Okay, sio hali tu ya maisha kufungua makanisa ama biashara. Jeśli jesteś powołanym pastorem, sługą przez Boga, if God called you to be a pastor, kama Mungu alikuita kuwa mchungaji, to musisz wiedzieć, że przede wszystkim jesteś sługą. You need to understand that first of all, you are a servant. Okay, lazima uelewe kwanza wewe ni mtumishi. Co za tym idzie? What it means? Inamaanisha? Przed twoim tytułem musi iść praktyka, czyli styl twojego życia. Before your title, kabla ya sifa yako ya jina, needs to be your practical lifestyle. Inahitajika kwamba ionekane kwa maisha yako. Amen. Uważam, że jest na was taka opresja. I believe that there's a type of oppression on you. Okay, naamini kwamba kunao kufinyiliwa mahali juu yako. Aby prowadzić kościół według modły tego świata, według stylu tej ziemi. I believe that there is like an oppression to lead the churches based on a worldly fashion. Okay, naamini kwamba kunao kufinyiliwa kiwango cha kwamba kuongoza makanisa kidunia. Yani kupendeza watu. My absolutnie nie jesteśmy w stanie dać wam żadnej strategii na prowadzenie kościoła. We are not able to give you a strategy how to run a church. Okay, hatuko hapa kuwapatia mitindo ama njia ya kuongoza makanisa yenu. Jako pastor kościoła musisz spędzać czas z Bogiem i to on ci będzie dawał strategię, jak prowadzić kościół. As a pastor of a church, it's your responsibility to spend time with God and God will give you the strategy to run your church. Hallelujah. Kama mchungaji unahitaji kuchukua wakati wako na Mungu, na Mungu atakupatia njia ya kuongoza kanisa lako. Amen. Podam wam taki przykład. I'll give you an example. Nitawapatia mfano. Ja i mój mąż prowadzimy kościół. My husband and I, we are the pastors and the leaders of the church. Oh, yeye na mume wake ni wachungaji na viongozi wa kanisa lao. Bardziej chyba będzie dla nich zrozumiany gang niż grupa przestępcza, to co powiem. Powiedz, że mój mąż był w gangu, jako stary człowiek. Before being saved, kabla, my husband was a gangster. Okay, kabla banake hajaokoka alikuwa jambazi. I w sposób naturalny umiał zarządzać ludźmi. And in his natural fashion, he was really good how to manage people. Okay, hali yake ya kawaida alikuwa na ujanja wenye angekaa ndani mwa watu kiukora yani. Ale kiedy oddał swoje życie Jezusowi,
musiał podważyć wszystko, co do tej pory umiał. But when he came to Christ, alipookoka, he had to dig out everything he knew from his natural life. He had to bulldoze it. Okay, baada ya kuokoka alichimbua tabia aliyokuwa nayo na maisha aliyokuwa naishi yenye alijua kwamba ni kinyume cha mapenzi ya Mungu akatoa nje kwa maisha yake. Musiał podważyć wszystko co stare, aby mogło urosnąć, aby Bóg mógł wzbudzić to co nowe. He had to consider rubbish and he had to undermine and bulldoze everything that was from his old. So God would build something new. Okay, aliamua na kaona ni kama sio kitu. Maisha alikuwa naishi ya kwanza na chochote kile alichokuwa nakifanya mwanzoni kabla hajaokoka. Na baada ya kuokoka akayawacha, akayapuzilia mbali na Mungu akajenga msingi mpya kwa maisha yake. I nie wy się nie możecie tego bać. Jako pastorzy i liderzy nie możecie się bać takiej rzeczy zrobić we własnym życiu. And as leaders and pastors, you can't be afraid to do the same in your own lives. Kwa hivyo kama viongozi na wachungaji hatuhitaji kuwa waoga ama kuogopa kufanya sawa katika maisha yetu. Diabeł będzie napierał i będzie chciał, abyście prowadzili kościół wedle modły tej ziemi, wedle starego stylu. Devil will press on you and oppress you to do it based on the model from the world. Okay, shetani atakufinyilia na ajaribu kukufinyanga ufanye sana sawa na jinsi dunia inavyopendezwa. Ale Bóg nam daje strategię z nieba. I ta strategia jest w twoim odrodzonym duchu. But God gives you a strategy from heaven and that strategy is inside of your spirit. Kwa hivyo Mungu hukupatia mbinu na mbinu hiyo inatoka mbinguni na nakusaidia kutoka ndani jinsi ya kuitekeleza. I jako pastor kościoła musisz wiedzieć, że doprowadzisz ludzi tylko tam, gdzie sam jesteś. You need to, as a pastor, you need to understand something really important. You are only able to take people to your own level. Okay, kama mchungaji lazima ujue hivi kwamba utapeleka tu watu kwa kiwango chenye wewe uko. Wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Everything reproduces. Chochote unachozalisha after its own kind. Okay, chochote unachokizalisha kinafanana wewe mwenyewe. Więc jeśli ty będziesz manipulował, to twoi ludzie będą manipulować. So if you gonna manipulate people, all your people are gonna be manipulators. Kwa hivyo wewe kama ni mchungaji unayedanganya watu, watu wako wote watakuwa ni waongo. Jeśli ty się boisz, twoi ludzie się będą bać. If you have fear, your people will have fear. Kiwa mchungaji wewe ni mwoga, washirika wako wote watakuwa waoga. I to są odważne słowa, które mówię. And they're very brave words that I'm saying. Na kwa njia ujasiri hii inayosema. Bo kiedy bierzemy przykład z Jezusa. Because when we take examples straight from Christ. Na tunapochukua mfano kamili kutoka kwa Kristo. To On nas nie częstuje takimi rzeczami. W sensie, że jak gdyby Jezus nie uczy nas lęku, manipulacji. He doesn't teach, when we take example from Christ, there's none of that, none of the fears, none of the manipulation. Nothing like that is in that strategy. Kwa hivyo ukiwa mchungaji na unachukua mfano kutoka kwa Kristo, kwako hakutapatikana mambo ya kufinywa, ukora na ujanja, ushirati ndani, ulevi ndani, hiyo itakuwa. Czy wierzycie, że jeśli, żeby powstało nowe życie, to trzeba pokutować? You believe that for new life to start you need to repent. Je, mnajua ili maisha mapya yaanze unahitaji kutubu? Amen. Jeśli prowadzisz kościół z przypadku, to musisz zaprzestać tego robić. If you are leading a church by accident, you need to stop. Kama wewe ni pastor hapa na unaongoza kanisa kwa bahati mbaya, wewe ulijikuta tu uko na mchungaji. Kuanzia leo unahitaji kuacha. Amen. Chcemy też się dzisiaj o was modlić. We want to pray for you. Nahitaji kuwaombea. Ale chcemy też się modlić o rzeczy konkretne, nie ogólnie. But we don't want to pray generally. We want to pray about specific things. Okay, tunataka kuomba lakini hatutaomba tu kwa jumla. Tunataka kuomba tukilenga mambo fulani fulani.
Jeżeli będziecie prowadzili kościoły wedle takiego wzoru, jaki odbierzecie od Boga, if you're gonna be leaders based on a model you receive from God. Okay, ukitaka kuwa kiongozi ambaye anaongoza sawa sawa, unahitaji kupokea kutoka kwa Mungu. To realnie będziecie widzieć, jak będzie się podnosiło życie wasze osobiste, wiosek i miast. You will see and experience that your own life will be lifted up, the life of the people in your church and the life of the people in your community and your village. Utaona kwa maisha yako kutakuwa na mabadiliko yanayoonekana wazi, na utakuwa ni mfano kwa itakuwa ni mfano kwa maisha yako, kwa jamii kwa jumla na hata kwa mtaa. Amen. Amen. O co się chcesz modlić? No bo zaraz będziemy modlić. Now, what we're offering and what we want is to invite every single pastor that wants to, that is hearing us and wants a prayer. Okay. So, kwa hivyo wachungaji wenye wako hapa. Huyu ni nabii. Na mkiona, nadhani wengine wanashangaa. Unaona kwa huo mkono? Ni jicho la Mungu. Yeye sasa ni jicho la Mungu. So, Roho amemuongoza kwa wachungaji. Ukiwa mchungaji hapa, na ungependa wakuombee, wanaomba usimame. Pastors, yeah? Yes, pastors. So, one by one. Moja kwa moja. Unakuja tu. Ja biorę teraz autorytet nad wszelkim lękiem w imieniu Jezusa. Mówię, diable, wynoś się!
wynoś się od niego, zabraniam ci działać przez niego, wyjdź z naturalnym oddechem. Wyjdź z naturalnym oddechem, teraz związuję cię. Związuję cię, zabraniam ci działać przez niego. Zabraniam ci działać. Wszelkie odrzucenie i wszelkie poniżenie. Opuść go teraz, przez moc imienia Jezus. Wyjdź z niego teraz. Wyjdź z niego teraz. Wyjdź z niego teraz. A ramasta taka na rasa. Ojcze, ja dziękuję ci, że on realnie spotyka się z tobą. Że on realnie spotyka się z tobą. Uramasima takala ramase, uramasere de kelerese. Ojcze, rozwalam wszelkie warownie, wszelkie warownie, wszelkie warownie naleciałości religii, które zostały zbudowane w jego umyśle. Ojcze, ja to rozwalam, ja rozbrajam go teraz, rozbrajam go teraz, rozbrajam go teraz. Z wszystkiego co lewe. Uramasere de kelerese. Ducha Świętego nie zostanie zburzony w imieniu Jezusa. Powołujemy teraz do życia, Ojcze. Pragnienie spotykania się z Tobą. Pragnienie bycia z Tobą, Ojcze. My dziękujemy, że słowo, które zostało uwolnione, ono będzie pracowało w nim, on będzie o nim myślał, on będzie rozmyślał, on będzie szukał głębiej i głębiej w imieniu Jezusa. Wszelką zasłonę, która została na jego myśli. Ścieram to teraz z niego, ścieram to teraz z niego. Ojcze, dziękuję ci, odputuję, nie przychodzi na spotkanie z tobą, Ojcze. Uramasery, ty kredesy, ścieram to zasłonę z jego myśli. Amen. Kapla, na zasadzie ulikuwa małpułeza i mówcie. Na sema i it was one time a pastor. On kiedyś był pastorem? Teraz jest. He's now or before? Then he prayed that God gives him children. I on się modlił, żeby Bóg dał mu dzieci. And he got children. I został dzieci. So his children are now his enemies. A teraz jego dzieci są jego wrogami. Czy prowadzi teraz ludzi? Bo to jest jakaś inna modlitwa, później się będzie. Czy gdzieś prowadzi ludzi? I z kim tu daje pastor? Wewo naciąga kanisa lewa moliwacza. Aliwacza. Sikuwacza. Na saizy wewo naciągacza. Naciąga kanisa. To będziemy się modlić później. Okay, he's a pastor today. He's a pastor today, Baptist. We pray for a specific thing. Sasa unataka wakuombe nini? Nataka waniombee kwa sababu ninaokuwa pale. Nimeshinda wao na wamekuwa shetani ameingia kwao kwa msingizi. Okay, the grandchildren are thieves. So he wants prayers. Yes, but we're praying specifically for the pastors now. Yes, but for the pastoral, the leaders of people. That's what we're praying for now. Later. So. Do you agree with these words? What you heard? Do you agree? In your heart. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy wszelki wpływ religii, wszelki wpływ czaru, manipulacji, tradycji, kultury w imieniu Jezusa. My rozwalamy te kajdany. My rozwalamy te kajdany. My w tej chwili w imieniu Jezusa mówimy do każdego demona, który
wstała z tymi rzeczami w imieniu Jezusa. Wyjdź z jego ciała, puść jego w imieniu Jezusa Chrystusa. Puszczaj. Kora la rabasa, kolor na wosko, kolor na masa. Ono kolor na wosko, kolor na masa. Szura rabasa, kolor na masa. Ściągam wszelką blokadę z umysłu teraz. Wszelką blokadę, która go trzyma teraz. Wszelką blokadę, ja to rozwalam teraz niego. Rozwalam to teraz. Rozwalam to teraz. Rozwalam to teraz. Rozwalam to teraz. Wszelka blokada. Wszelka blokada. Wszelka kalkulacja. Co się opłaca, a nie opłaca. Teraz musi grunąć. Ja rozwalam to teraz. Burzę to do spodu. Burzę to do spodu. Burzę to do spodu teraz. Rozwalam wszystko. Wszelką kalkulację. Wszelką politykę przeklinam w jego życiu. Wszelką politykę kościelną rozwalam to na tym teraz. Teraz. Ojcze, urama sera, taka lerasery, tyka lerasery. Ojcze, głębokie spotkanie z Tobą. Głębokie spotkanie z Tobą, Duchu Święty. Głębokie spotkanie z Tobą. Głębokie spotkanie z Tobą. Głębokie spotkanie z Tobą. Głębokie spotkanie z Tobą. Właśnie, może tylko zapytać się rzecz. Czy się boi, że nie da rady inaczej niż jak do tej pory działa? Are you afraid that you will not be able to make it differently than you were doing up to this point? Are you afraid to step out in you? Say that you renounce tradition. I denounce tradition. Wyrzekam się lęku. I denounce fear. I denounce fear. Wszakiej religii. I denounce religion. I denounce religion. Wyrzekam się manipulacji. I denounce manipulation. I denounce manipulation. Wyrzekam się polityki kościelnej. I denounce church politics. I denounce church politics. Jeśli jest zgodny z jego przekonaniem. If this is what you said, agrees with your conviction inside your heart, że niech zostanie zburzone wszystko, co nie zostało zrobione z Ducha Świętego. Say now that you want everything that's not on the Holy, that didn't come from the Holy Spirit, to fall apart. I want everything that does not come from the Holy Spirit to fall apart. Amen. Zgodnie z Jego deklaracją, zgodnie z Jego wyznaniem, zgodnie z Jego wiarą, teraz zabezpieczamy to teraz, Ojcze. Zabezpieczamy. I mówimy, że wszelkie lewe rzeczy runą teraz. Runą teraz. Teraz my w to miejsce teraz powołujemy. Prawidłowy fundament. Prawidłowy fundament. Prawidłowy fundament. Prawidłowy fundament. Ola masara taka larasa. Eremes erete kelese. Uczeń Chrystusa. Uczeń Chrystusa. Ura masata kalara masata. Ura masata kalara masata. Amen. Sara, przeklinamy Twoje działanie w Jego życiu, przez moc imienia Jezus. Wasia, powiedz mu, żeby jeśli się skarza i tego chce, żeby się wyrzekł lewej zbroi religijnej, w której jest ubrany bardzo grubo, od stóp do głowy. We want to ask you if you want to denounce the armor that you very equipped with an armor of religion. Do you want to renounce it? I can renounce it. You can? You want? I want. Okay. No to move. Ojcze, wyrzekam się. Father, I denounce. I denounce. Wszelkiej religii. All of religion. All of religion. Którą budowałam przez lata.
that I was building for years. Którą ze strachu przyjmowałem jako prawdę. That I was receiving from fear as my truth. Ja przychodzę teraz do Ciebie. I come to you, my father. Przede wszystkim jako Twoje dziecko. As your child. Ufający Ci w 100%. Believing you 100%. I believe you 100%. Zostawiam wszystko, co stare. I leave behind everything that's old. I leave behind you. I z wiary zaczynam nowe. And now from faith I'm beginning new. From faith I'm beginning new. Kwa imani naanza upya. Kwa imani naanza upya. In faith I'm beginning new. What's this head? Jesus. Jesus, powiedz mu, że przed chwilą wyrzekł się religii. You've just renounced religion. W tej czapce you don't need it. You don't need it. I need it. No. Okay. If you want, because... Powiedz mu, że ta... Podepczę tą czego chcę. There is no power in this. This is not Jesus. Rely on Jesus. This is tradition, not Jesus. Religion and tradition. This is... But this is my belief. I believe in this. In this? It's my uniform, my jacket. That is not Jesus. To jest jego tam ubranko. It's my uniform, my jacket. Dali mu takie ubranko. That is not Jesus. I believe in Jesus in my heart. But this is my uniform. To jest jego uniform. Yes. Musisz zdecydować teraz. You have to decide. Jeśli twoje wyznanie... In which way I decide. Jeśli... I decide Jesus is my uniform. On mówi, on wierzy. Jeśli twoje wyznanie było prawidłowe, że nie chcesz mieć nic do czynienia z religią. If you want to decide to let go of religion, no to śmierć. To musisz wyrzucić. This is nothing. Don't hold on to it. To pray to me, it doesn't mean that if you take this heart of mine out, so that you pray. Dla ciebie. Jak to zabierzesz, to nawet jak go zabierzemy, to nie chodzi o to. Chodzi o twoje serce. Jeśli nadajesz temu znaczenie. If you may give a meaning to this. Kile wanajaribu kusema, unaweza omba bila hii. Bila hii. Unaweza omba. To związujesz się duchami religijnymi. Unaweza ubiri njili bila hii. When you... Ama mbaka ufaye. No, but what happens? When you infuse this with faith. Siamini kwa hiyo. When you infuse this with faith, religious spirit oppresses with an uniform. So, but chenye wanamaanisha ni kwamba yani unaweza kuhubiri bila hii. Wakati ya kuhubiri msitui. Ah, wanasema wakati umetoa unaweza ukahubiri. Naweza kuhubiri. Eh, sasa ndio wanasema sasa kama unaweza kuhubiri bila hii, wanasema basi toa tu hii uamini Yesu. You decide. For the time being. You decide. Do you need this? For the tell him that if he puts a meaning to this head, to so his for the MP. Position, do you need this or not? Waku wanakuuliza, kati ya hii na Yesu, gani unaona? Naamini. Mimi naamini Yesu. Sasa wanasema, kama unaamini Yesu, hakuna haja ya kuwa na hii, wakichwa, ukimuamini Yesu. Hakuna haja ya kuamini Yesu nikuwa na nyumba. Ukiamini Yesu. Sasa hakuna haja lazima uvae hii. Bila umevaa tu koti hivi. Na unabaki hivi inatosha. Na hiyo dini yangu nayo iruhusu. Sasa ndio wanasema chagua dini. Think about it and if you want can come to us. If you want. Decide. Come on. But you remove my head before you... No, I can't. What? Because I live in Jesus with wearing my hat. Not that I live. Ramasana takala. Do you think of him as that? Ramasina takala ramasana. Kuala dziadna takala ramasana. Ramasana takala ramasana. Ojciec, ja związuję wszelkie poniżenie. Wszelkie poniżenie związuję. Związuję i wyrzucam z niego teraz. Wyjdź od YouTube'u. Wyjdź teraz naturalnym oddechem. Stop praying. Niech on się nie mówi. Stop praying. Wyjdź z naturalnym oddechem teraz. Wyjdź, związuję cię teraz. Wyjdź teraz. Wyjdź teraz. Wyjdź teraz. Wyjdź teraz. Wyjdź. Wszelkie poniżenie. Wszelkie odrzucenie. Teraz związuję cię teraz. Związuję cię, zabraniam ci działać na jego umysł. Związuję cię teraz. Wyjdź. Zostaw go. Zabraniam ci go torturować. Związuję cię teraz. Przypominam ci, co Jezus zrobił z tobą na krzyżu. Jesteś pokonany, diable. Jesteś pokonany, nie masz władzy nad nim. Nie masz nad nim władzy. Nie będziesz go wiązał. Wszelki lęk. Opuść go teraz. Opuść go teraz. Opuść go teraz. Teraz. Do końca. Do końca. Do końca. Przez moc imienia Jezus. Wyjdź teraz. Wyjdź teraz. Wyjdź teraz.
teraz. Ramasata kamasara kelerese. Ora masara takalarasa. Ora maserete kelerese. Ora masama takalarabasara. Ora maserete kelerese. Ora maserete kelerese. Remisera takalarasara kalarasara kalarasara. Ora maserete kelerese kelerese kelerese. Ora masara takalarasara kalarasara. Ora maserete kel amen. Seremete kelerese kalarasara. Ora maserete kelerese kalarasara. Ora maserete kelerese. China makalarasara. Ora maserete kelerese. Ora maserete kelerese 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 kelerese. China takalarasara kalarasara kalarasara. Ora maserete kelerese. Ora maserete kelerese kelerese takalarasara kalarasara. Wasza, powiedz mu, żeby się wyrzekł wszelkich czarów i tradycji, że i powiedział, że nie ma nic wspólnego z czarami i tradycją, która kiedykolwiek była w jego rodzinie. Okay. Do you understand English? Yeah, okay. Denounce witchcraft, tradition and manipulation. Kata uchawi, mila na uzigziaji. He has refused. Niech on to powie, że wyrzeka się. Tell him. Żeby on to posłuchał. We want him to repeat it. I denounce. Wanataka, wakati wanaomba, unarudia. We want him to repeat. Wanataka urudia. Okay. I denounce. I denounce. All magic. Na. Magic. Manipulation. Manipulation. Witchcraft. Witchcraft. Co tam jeszcze było? Czary były, nie? Czary, manipulacja. Tradition. Manipulation and tradition. Manipulation and tradition. Amen. Ja odcinam go teraz od wszelkiego wpływu czarów, od wszelkich uprawianych przez jego członków, jego rodziny i jego przodków. Ja odcinam go teraz od tego, odcinam go teraz od tego, odcinam go teraz od tego. Ramasę, stop praying. Ramasę, stop praying. Ramasterety kelery besery kelery stop praying. Okej? Ramata kelery besery kelery besery besery Ramata kelery besery kelery besery Ramasira takelery besery kelery besery stop praying. Ramasira takelery besery kelery besery Ramata kelery besery kelery besery że jego oczy patrzą zupełnie inni w imieniu Jezusa. Usuwamy oświecaj każdą zaciemnioną, jeszcze każdy zaciemniony element swojej duszy w imieniu Jezusa. Przychodzisz jako światło do jego wnętrza w imieniu Jezusa. Jako światło w imieniu Jezusa. Asia, teraz ktoś, jeśli ktoś z kościoła będzie chciał, to wyjdzie.